Kolejny odcinek Urokiego Dogiego, baby, what the fuck, co tutaj się stało, nawet ja sam nie wiem. I czwarty już odcineczek z naszej pięknej trylogii Spyro Reignited Trilogy i idziemy sobie dalej do kolejnego poziomu w tym pięknym świecie. Tym razem jest to... jakie? Lodowe pieczary. To było Ice Cavern, teraz to są lodowe pieczary. Spoczko. Nie narzekam na to, 2000 już diamentów mamy, chyba jest ich 15 tysięcy w grze, jak dobrze pamiętam, mogę się mylić, nie wiem. Nie wiem, ale jest hype. Zapominam ciągle o tym, że mogę się fajnie tutaj bawić. Jak on teraz wysoko poleci? A tutaj już niziutko poleciał. To ja nawet sam nie wiem, nie ogarniam. Ile tutaj do zdobycia? W lodowych pieczarach w ogóle jakieś punkty? Górskie pieczary. A my gdzie jesteśmy? W lodowych pieczarach. Okej, czyli to nie tu. Lodowe pieczary, górskie pieczary. Zapamiętam. 5 smoków, 400 diaksów. Całkiem sporo ich, ale nie będę narzekał. Świetnie wygląda ten poziom. Zremasterowany. Oj, jest klimat. Bardzo, bardzo się cieszę. I mówię to o pierwszym Spyro, w którego najmniej w życiu grałem, oczywiście. Bo ja jeszcze tutaj muszę polecieć, żebym nie zapomniał. Mówię o pierwszym Spyro. No patrzcie, jak to pięknie wygląda. Takich platformówek tak bardzo mi brakuje. Ja autentycznie chcę, żeby... nie wiem, co przystępny... co... O Jezu, co parzysty rok wypuszczali jednego Crasha, a co nieparzysty Spyro. Po prostu na przemian. Dwie różne firmy odpowiedzialne za dwie różne serie i co roku inna gra. Każda z firm będzie miała 2 lata na zrobienie jednej części. Na przyszłość, zanim zaczniesz szarżować na większych rywali, poczekaj, aż podrośniesz do moich rozmiarów. To nie była chyba rada dotycząca gameplayu, ale spoko, stary. Szanuję. Dobrze, muszę mieć złotego Sparksa przede wszystkim, bo zawsze mi ze złotym lepiej się gra. Okej, najpierw się pozbędę tych wrogów, bo oni tutaj będą najbardziej przeszkadzać. O Jezu, jaki lag był. Widać, że jednak kurczę, mogli się postarać o to 60 FPS-ów. Trudno. Smoczek. Kolejny z najlepszą radą życiową, Todor. Siema, Todor. No kurde. Spyro, masz przed sobą kilka dużych, opancerzonych gnorków. W takim stroju w lodowej jaskini poczują się jak na ślizgawce. Już myślałem, że to będzie taka useless rada. Ej, ale oni są więksi, to tylko nie wiem, nie możesz zaatakować szarżą, tylko no... Jezu, jak ja to ledwo wskoczyłem tutaj, lol. Okej, nie przeszkadza mi to. Ale spoko, będą tacy wrogowie, których mogę popchnąć. Tylko i wyłącznie. Ale jeszcze się muszę wrócić. Bo to kolejny smok. Andor tym razem. Dziękuję za uwolnienie. No, to ładna rada. Żyćko, to już 19 żyć, ciekawe do ilu dobije. No, tutaj nie dostajemy tyle żyć, co na przykład w Crashu, prawda? To nie jest to samo. Siema. Pewnie o tych chodzi. A, to nie, o tych samych. Lol? A, to ty ich muszę zepchnąć. Plus. No i spadł. Ej, przecież mam klucz. Ej, co? A dobra, o Jezu, ale pomyliłem te skrzynki. One są tak bardzo podobne, że hej. O kurde, jeszcze muszę się tyle wracać. O masakra. Ja po ten klucz tylko pobiegłem, a ominąłem chyba z pół poziomu. Ale to norma. O, jeszcze coś przegapiłem, super. I tu przegapiłem, ale ze mnie down czasem. A, jeszcze widzę. No tak. Zapomniałem o tych pałach całych. Pelach, pałach? Nie wiem, jak na to się mówi. Trudno. Ale jeszcze trochę tutaj diaksów mam do zdobycia. Oj, dobrze się lata. Przyzwyczajenie. No i skrzyneczka. Ten niebieski kolor jest bardziej niebieski niż w oryginale, ale mi to absolutnie nie przeszkadza. 220 już mamy, no 222.
To już ponad połowa poziomów. 5 minut. Wow. Te poziomy już trochę dłużej trwają. Podczas szarży nie mogę zmieniać kamery. Okej. To też muszę zapamiętać siłą rzeczy. No akurat tego nie pamiętałem chyba z oryginału. I tu zaraz będą takie niefajne schody, po których będę musiał się powspinać. Siema. On spadł. No i tutaj właśnie w takich sytuacjach się ta kamera na bampery przydaje. A ty co żeś przygotował na mnie? O właśnie, te schodki takie. Spokojnie, idziemy jeszcze do domu, bo jeszcze mamy Ashera. O, dzięki, że mnie uwolniłeś, Spyro. Co to ja chciałem? Tak. Polecieć sobie do nieba chyba, staruszku. XD. O Jezu, nie chcę wpadać. Nie chcę kończyć poziomu. Ops. Przyda się zaraz Sparks. Lepszy, w sensie. O to mi chodziło. Żyćko. Pyk. 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 Jakie to jest satysfakcjonujące. O, tam są żyćka kolejne. Przydadzą się. Ale będę musiał z góry tam podlecieć. No i dobrze. No i nam właśnie chyba tylko to zostało, żeby tu podlecieć, tu podlecieć. Oj, w oryginale to było trudniejsze. Uwierzcie. I na dół. Nie zdążyłeś mnie. O, nie zdążyłeś mnie zaatakować, stary. Czy te nietoperze to właśnie są te? Dla Sparksa? Oj, 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 co ja zrobiłem? Down ze mnie. Dobra. Całe szczęście, jednak nietoperzyk. Okej, prawie wszystkie już mam. No jeszcze tutaj na tych. Triathlon. Zdobyłem osiągnięcie, lol. Nawet nie wiem za co. Uff. Było blisko. Ej, ty nie rzucaj we mnie. Tu wokół chyba wszystko. Wszystko nie. Tutaj nie. No i teraz mogę tam iść na górę do smoczka i pewnie już będzie powoli koniec poziomu, nareszcie. A jeszcze. A ty. Dobra, ciul, bierzemy. Ragnar. Świetnie się spisałeś, Spyro. Niektóre smoki twierdziły, że nie jesteś gotowy, ale wiedziałem, że się mylą. Kto? Pewnie, że jestem gotów. Ale na co? Ach, ten Spyro głupiutki. Ej, to już wszystko. Lol. Jak tylko tam się dostać do tych żyć? O tych tutaj. Da się sensownie? Chyba nie, ale ja nie będę tego sprawdzał. Ciul, bez trzech żyć sobie przeżyjemy. Jakkolwiek to brzmi. Czy mogę? O tak, tak. Czyli prawie wbiegłem do teleportera wcześniej. Czyli wbiegiem bez skoku można niechcący trafić. Strażnicy pokoju, lecimy! Czas na bossa. Czas rozwalić kolejnego bossa. Już nawet nie pamiętam, kto to będzie. To się przekonamy oczywiście. No i jeszcze ten latający poziom będzie. Czyli trzy główne poziomy z tego świata, ała, już zrobiliśmy i to jest bardzo, bardzo ważne. Tylko przyda się jeszcze Sparksa nakarmić. Gdzie jest żarcie dla Sparksa? Gdzieś tam będzie. Jesus, oni się muszą respić. Zjadłeś? Zjadłeś. No to lecimy. I to będzie tutaj. Co to za poziom? A, twierdza dra luźnego. Kto to wymyślał? Dobra, już wiem, już wiem, już wiem, już wiem. To nie jest dra, to jest doktora. To jest doktora. Ten poziom się chyba nazywał Doktor Szemp. Doktor. Dra to jest doktor. Dobra, wiem. Jeżeli ktoś zauważył to wcześniej w komentarzach, to gratulacje, sam do tego doszedłem chyba teraz. Więc nie jestem aż takim imbecylem, jak myślicie. Pyk. Biedna mamusia. 301 smok. W tych mapach z bossem to zawsze, jak pamiętam... Okej, ty se wpadłeś.
Jak pamiętam, zawsze jest jeden smok do zdobycia. Co się dzieje z dźwiękiem? Halo? What the fuck? Są bugi dźwięku jeszcze w tej grze. Niestety. Tu chyba tyle. Jak coś, będziemy wracać. What the fuck, jak oni polecieli? Ej, ona mnie zaatakowała, a nawet nie trafiła. A ciebie dam radę? No ty, ty. Zaraz wszystkie diaksy mam? Bo ja nawet nie wiem, czy przez to, że oni tak polecieli, to wszystko mam. Tu jak się ukryła. The fuck. Okej, nic więcej. To polećmy sobie na górę. Dwóch do komora. Najlepsza kamera w grach ever. Dosięgnę? 25. I klucyk. Gdzieś tam będzie skrzynka, już nie pamiętam gdzie. Dobra, do tej mamuśki się i tak dostaniemy jeszcze. Ale najpierw boss. O, i smok przede wszystkim. Trundo. Siemka, Trundo. Doktorek ma o sobie wysokie mniemanie. Nie masz pojęcia, jak to jest ciągle wysłuchiwać jego mądrości. Ale powiem ci jedno. Powinien się pilnować. Luzik, bro. My jego tam już pokonamy, nauczymy go. Ale, wow, jeszcze jedno, jeszcze jedno. O. Ale my go zaraz złapiemy. Najpierw sobie tutaj porozwalamy wszystko. Sparks podpowiedz, dobra. Nie pokazuje żadną przepaść, żadnych diaksów, więc spoko. Chyba wszystko tutaj w tej części levela pozbieraliśmy. No i czas na bosika. Tak myślę. Jak go tutaj pokonać? A, w taki sposób się go ubiło. O Jesus. Jak on zostawił tego diaksa? Activision. Znaczy Bob's for Toys. Znaczy Toys for Bob, czy jak to tam się nazywało? No prawdzie. Dobra, tutaj już jest ok. Nie ma żadnych dodatkowych. Jeszcze sobie tutaj położę. Bo nigdy nic nie wiadomo, ja tak nie znam położenia tego wszystkiego na pamięć. O ty. Dobra, czyli w taki sposób. Nawet nie wiedziałem jak, ale dobra, już na ostatniego hita jest pan kolega. Luz. Dawaj skarby. I zrobione. Prawie. Jeszcze tutaj musimy do końca pozbierać. Pyk, pyk, pyk. I skrzyneczka gdzieś tutaj będzie. Tak, tam będzie. I idealnie też pewnie 25. Wydaje mi się, że tak. I zakończyliśmy bosika głupiego kolejnego. Jej! Co jest w pudle? Kolejne osiągnięcie. Poziom ukończony. Opuść. I wyjdź. Mamy 14 minut odcinka. No jest pięknie. Oj kurczę. Ciąg dalszy nastąpi? Ej, what? Co to było? Myślałem, że od razu będzie ta plansza z tym powrotem. No to została plansza do polatania i tyle z tego świata kolejnego. To już będzie 1/3 gry w 4 odcinkach. So sweet. Rzekłbym too sweet. Latający poziom był tu. Nie, wait, what? A, tu. Ledwo co. Ciebie, stary, mam gdzieś. Nocny szlak. Lećmy. Zróbmy to, kurczę, nocny szlak. Nie znam tego na pamięć, nie wiem co tutaj dokładnie będzie. No, trudno. Trzeba będzie się postarać. Za pierwszym razem pewnie tego nie zrobię. Okej. Chociaż może. Chociaż nie. Chyba dam radę, lol.
Wow! Wow, kamero! Gdzie jest kolejne? Tu chyba. O, Jesus! Ale to latanie pod górę było niefajne. Ojej, nie wiem, czy mi się uda. Dobra, kolejne barierki. O kurczę, jak ta kamera się źle zmienia. To mi się akurat no, troszkę nie podoba. Oj, bardzo wątpię, że zdążę. Próbujemy. O matko! Chamstwo! Chamstwo! Ale nie no, prawie to zrobiłem idealnie, miałbym już z głowy. Fucking bullshit. Dobra, robimy to jeszcze raz. Dobra, nie ma co. Wolę jeszcze raz, dziękuję. Nie, no to jest tragedia, to pod górę latanie. Kurde. Autentycznie. No i zawaliście. Dobra, 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 udało się. O! Chyba bez większego uszczerbku czasowego. No na pewno mniejszy uszczerbek niż wtedy. Okej, teraz to. Dobra, dajemy tutaj radę. No i te głupie latarnie. O! Jak to jest? Przecież ja trafiłem. Ale nie wkurzam się, bo to oznacza, że więcej gram w Spyro. Więcej czasu sobie spędzę w grze. Hihi. O! Nie, ja muszę coś tu zmienić z tym sterowaniem. Tak, spróbuj ponownie, ale... Nie podoba mi się ta kamera. No, ja przecież zmieniłem, halo. To oś Y? Ej, co? Wróciłem, halo. Dobra, chyba w lataniu tak musi być i tyle. I basta. No to muszę się ładnie przyzwyczaić. Dobra, 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 dobra. Błagam, nic nie chcę odwalić później już. Błagam. Błagam. Dlatego nie znosiłem tych poziomów Flight Speedway. Jak zwał, tak zwał. Nigdy. Wolałem czysty gameplay z Spyro. Czy ja zdążę nawet o tak? No jak tego nie załapało? O co tu chodzi? Jak tego nie załapało? Albo są jakieś bugi, albo ja mam jakiś zasięg ognia za słaby. What? To dla mnie jest trochę głupie? Matko, jak to...
Ale taką skrzynkę, żeby tak podlecieć w górę, to ta kamera jest niefajna. To jest trudne. No to jest jedyna rzecz, na którą muszę narzekać. Kamera. W tej grze. No popatrzcie, jak ona się zmienia. No i teraz błagam, niech wszystko się zapali. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Czy chcesz spróbować ponownie? No pewnie. Zabijcie mnie. Zabijcie mnie za ten poziom. Masakra. Ale już dwa światy zrobione w pełni. 100% baby. Zrobione. 3000 diaksów już. A, pokaźna liczba, pokaźna. Teraz będzie świat magików chyba. Artisan's World? Nie wiem nawet jak to się nazywało. Tak, poziom ukończony. O Jezu, jak ty stoisz, Spyro. Jesus. Jeszcze upewnimy się. Tak, 100% wszystko. A już postęp w grze 35% w 4 odcinkach. Wow. No czas ładnie zlatuje. Zaraz, balonista, halo. Bo ty tu. Nie mogę uwierzyć, że tak szybko znalazłeś tyle skradzionych skarbów. Da się. Wskakuj, kierunek kraina władających magią. Władających magią. Okej. Okay. Spoko. Wiem, czego nie zrobiłem. Wiem, czego nie zrobiłem. Punkt kontrolny, znaczy ten punkt umiejętności w bossie. W tym bossie, wiecie, ten poziom doktora Szempa. Ten doktora jakiegoś tam. Kurczę. Będę musiał tam wrócić i go zrobić. Poza nagraniem. Zrobię to poza nagraniem akurat. Ewentualnie dogram to do któregoś odcinka po prostu i tyle. Trzeci świat. Głupie jest to, że ta muzyka nie startuje tak szybko, fajnie. O Jezu, kamera. Co to do uzbierania? 303 i 2 jaja. Okej, okay. Przewodnik. Władający magią. Czy tutaj coś muszę zrobić? Co to w ogóle? Twierdza dla doktora Luźnego doskonale. Co to znaczy doskonale? What the fuck? Okej. Okay. Ne, jeszcze słyszę. LOL. To se pobiegaliśmy, stary. To było przepiękne. Au, o, ten dźwięk pozostawili. Au. Kosmos. Witaj wśród władających magią. Chcę, byś uwolnił smoki i odebrał tym przebrzydłym niebieskim złodziejom skarb i jaja. Okej, okay, odbiorę jaja. No. Czekajcie. O, no właśnie chciałem to, żebyście się ustawili. O to mi tylko chodziło. Au. Z drugi śledzie, ej, osiągnięcie za to jest. No bez kitu, nie gadajcie, ja sobie przejrzę po odcinku, że za takie coś jest osiągnięcie. O ty, Dobra, najpierw was porozwalam. XD. Uff. A potem pozbieram diaksy. No ty... Skurczybyku, dawaj to. Drugie jajo już. Już mamy 7 jajów. O! Sparks, może zjadłbyś króliczka? Zaraz pozbieram wszystko. Górskie pieczary są tutaj. Dobra, tutaj będzie punkt umiejętności. Siema. Kiedy zauważysz takie strzałki, zacznij szarżować w ich kierunku, by uruchomić turbonapęd.
Turbonapęd? Wspaniale! Śmiało! Wspaniale. Wypróbuj to! Wspaniale! Turbonapęd? Wspaniale! Naleśniki? Jesus. Dobra, lećmy po to wszystko, bo będę omijał i będę wracał się pierdyliard razy. Śnieżne grzbiety. Ach, te nazwy. Aż się boję, jakie są nazwy w dwójce i trójce. Autentico. Bo tam to w miarę jeszcze pamiętam. Ty draniu mi zasłoniłeś. O Jezu. Diament. Zapomniałem o tobie. A przecież od tyłu cię mogę. Lol. A ty podnosiłeś tutaj te skarby jeszcze. Toś ty dobry jest. Wow. No dobra, everybody. Co ja właśnie zrobiłem? Pamiętam, że tutaj chyba skrzynka jakaś była, lol. Wow. Dobra, balonisto, mam cię gdzieś na razie. A co ja chcę zrobić w ogóle? Ciebie pobić, okej. Okay. Co za poziom skała silno dmucha? XD. No. Powinni mieć lepsze hitboxy. Okej, po kolei, co chciałem zrobić? Tu była skrzynia. Chyba ta? Tak, taka co z rozpędu, muszę ją. A jeszcze wy we dwóch tu zostaliście. No dobra, zjeżdżamy w dół, zjeżdżamy. Okej, miałem to zrobić, zrobiłem. Tu gdzieś będzie kluczyk. A gdzie on jest? A tu jesteś. Ops. Dawaj diamenta. 25. Skrzynka. I tu od środka. Super. Kluczyk. Ja nawet pamiętam, gdzie jest skrzynka. Co to jest za plansza? Wzgórze Czarnoksiężników. Czemu to jest taka długa nazwa? Tyle literek. Ile nam zostało? A 25, czyli idealnie skrzynka. A jeszcze wy tutaj jesteście. Elo. No to nie tylko skrzynka. Ops. To wszystko tutaj. Dragon. Boldar. Hejo. O serio, tu odkurzacz u mnie teraz. Ten specjalny portal zaprowadzi cię do miejsca, gdzie nauczysz się latać. Pamiętam, gdy sam byłem smoczkiem i uczyłem się latać. Nauczyć się latać, kumam? Tak. Odkurzacz w tle. Kryształowy szlak. Okej, nieważne. Weźmy sobie tą... O Jezu, nie w tą stronę kamera. Weźmy sobie tą skrzynkę i kończymy już ten odcinek. Ops, no jeszcze żyćko oczywiście. Jesus, ciekaw jestem, czy to słychać. I to wszystko. Tak, 300! Uhu! I myślę, że tutaj pójdziemy sobie jako pierwszy poziom w kolejnym odcinku, tak więc zostawiajcie łapeczki, komentarze, opinie, wszystko co chcecie. To na tyle dzisiaj z tych 4 odcineczków ze Spyro. Trzymajcie się. Hej, hej!